Cześć, tu Teoczyn i witam was bardzo serdecznie w Teoczynowych rankedach. Nie byle gdzie, ale na koncie na Łeście. To jest Teoczyn V2, to jest moje konto na Łeście, gdzie aktualnie mam Gold 1, 25 punktów i zważywszy, że za parę dni kończy się sezon, dokładnie za tydzień, to ja uznałem, że sobie dobiję tu platynę. Miałem już platynę, ale przez to, że nie grałem tutaj z 2 miesiące, to mi spadło z tej platyny do golda. No i uznałem, że na koniec sezonu wypadałoby to dobić, no bo tak trochę lipa. Zważywszy, że no mało grałem na tym koncie, nie za wiele w tym sezonie. Tyle, że bo to konto. Tak, na koniec poprzedniego sezonu miałem golda 5, bo też w ogóle praktycznie nie grałem. Potem zagrałem sobie tu placementy, wpadł mi z Gold 3 od razu, czy 2. Dobiłem tą platynę i przestałem tu grać. No, jakoś mniej więcej tak to wyglądało. No i uznałem, że wypadałoby to dobić. Jakiś tam Jankos Rockat gra sobie, jakiś Firdrak. O, Wulajcik nie gra. Heheszki. Dobrze, no ale co, nie ma co owijać w bawełnę. Zaczynamy. No, tu nie jest tak fajnie jak na moim koncie z normalnym. Tylko dwie strony run, a właśnie, runy miałem przerobić. Dobra. Weszło do gry. Echaj. O! I to jest założenie tego odcinka, mianowicie Riven Only. Tak się zastanawiałem, czy by po prostu. O tak, to konto spadło do golda przez niegranie, no i straciłem trochę to punktu przez jakieś durne piki. Pikowałem post albo awki, ale awki rzadziej. Częściej przez durne piki pikowałem postacie, którymi nie umiałem grać, a jednak to już jest jakiś poziom. Bo to platyny mi tylko losuje, bo MMR nie spada jak się gra przez niegranie, więc to są tylko platyny. A platyny na Łeście już coś umieją, a ja pikując takie postacie, którymi nie umiałem grać. Ban Riven, please. Ops, wrong chat. Taki dowcip. Tak, grając postacie. O, Gangplank zbanowany. Grając postaciami, którymi nie umiałem grać. No, nie, że przegrywałem ludziom gry, bo to na pewno nie, ale moje staty były nie najlepsze, tak? Nie kierowałem gier. A przez co, że nie kierowałem gier, to nie wygrywałem najczęściej. A nawet parę pod rząd przegrałem głównie przez pech, bo oczywiście nie przez skill, bo mój skill jest nieskończony. Każdy to wie, nie no. Każdemu różna forma się zdarza, tak? Ale żeby przegrywać w Goldzie 1 na Łeście, więc w pewnym momencie uznałem, nie, to koniec. Only Riven. Piknąłem sobie Riven raz, zniszczyłem topa i wygrałem grę i dostałem 25 punktów za mecz i mówię, dobra, to koniec, czas wyjść do platyny, bo się sezon kończy. Więc Only Riven, ale może niekoniecznie, zobaczymy. Na razie nagrywam tutaj jeden odcineczek. No ale że nie było dawno, na pewno Riven żadnej, ani w Mistrzach Brązu, ani Teoczynowych rankedach. Nie! No, ale gówno! Po co? No i cały misterny plan w pizdu. Always in this elo. Ej, sorry, skończę w dżungli. Skończę chyba w dżungli. Tak się skończy. Ma Mirelkę chociaż? Nie ma Mirelki. Czym ja mogę grać na topo, żeby to było. Tam jest Mundo.
Jaxem. Co? They will fear the wild. I cały misterem plan w pizdu. Gdzie ta oczyń skończy? I tak w dżungli. I tak chyba w dżungli. No i tak w dżungli. Czy to się nadaje? Tak se. Niech będzie. Aha, no i tak w końcu nie poszedłem na tego topa, bo gościu nie piknął mi, tylko supporta. No cholera, jasna. A mogłem grać Poppy. A mogłem grać Poppy. Albo Olafem w sumie. Chociaż gra na Mundo byłaby nudna. To nic. Jest Nidalka w dżungli, czyli będzie dość dużo agresji, będzie ciekawie. Na Mastera? Na Mastera? Serio? Niespodzianka spora, kiedy wychylisz, dostaniesz banie z dzidy od Nidalki. A ja tutaj mam w ogóle, nie mam, okej, są te runy w miarę. Mogło być gorzej. No nic, będzie Nidalka. Skinów brak. Wow, Master Smite Teleport, meta z dawna. Zobaczymy, czy dalej działa. LGD, wyśmiany. Nic, stałczyjowy rankedy, go! Macie więcej lola, zadowoleni? Jak wychylisz, to dostaniesz panie z Dragon Lola. Tu. Ach, i miałem pozdrowić Sandrę i powiedzieć, żeby się nie smutała, więc nie smutaj się i pozdrawiam cię. Dobrze. Widzieliście ten nowy tryb, który właśnie nie tryb, tylko wchodzi sposób pikowania. Będzie to, o czym wszyscy od dawna marzyli, czyli wszyscy marzyli, że będzie możliwość przed wejściem do rankeda, znaczy myślę, że do rankeda, bo na razie to chyba normal drafty tylko będą, ale jak wystartuje sezon, to już powinny być rankedy. Przed wejściem będzie się wybierać dwie role, albo mid lane AP carry, albo top lane. Albo top lane, nie, no bo to właściwie albo mid lane, albo top lane, albo AD carry, albo wsparcie, albo dżungla. Takie 5 rol, albo dowolny. Tak, jak się wybierze dowolny. No i tak, jest pierwsza rola, która jest najważniejsza, pod którą na początku szuka. Jak nie może znaleźć, to szuka pod drugą. Jak nie może znaleźć pod drugą, to szuka tak długo, aż znajdzie. Więc jeżeli ktoś będzie zawsze brał sobie mid lane i powiedzmy top lane, albo mid lane AD carry, to szansa na znalezienie oczywiście będzie mniejsza niż dla takich, którzy wezmą sobie support dżungla, bo tacy, co wezmą support dżungla, to zakładam, że będą bardzo szybko znajdywali. Chociaż wydaje mi się, że sposób znajdywania i tak będzie w miarę sprawny, zwłaszcza, że dużo ludzi teraz przerzuciło się na granie supportami. Myślę, że nawet dżunglą będzie najrzadziej, co jest najlepiej dla mnie, bo ja będę odpalał solo queue i już mam, nie? Bo pikuję dżunglę jako pierwszą, drugą sobie wezmę. Właśnie, jak weźmiecie sobie pierwszą jakąś tam swoją ulubioną, a drugą dowolną, to jak wam nie będzie szło znajdywać tej pierwszej, to wam da
taką, która jest potrzebna, tak? Myślę, że to jest okej rozwiązanie. To jest bardzo okej. Długo czekaliśmy, ja 6 lat osobiście, żeby wreszcie to wprowadzili. I mam nadzieję, że to będzie sprawne, instynktowne. Do tego banować teraz będą 3 ostatnie piki, bo 2 pierwsze będą zobowiązane do piknięcia postaci najbardziej pożądanych przez drużynę. Bo ogólnie teraz jeszcze przed wystartowaniem, jak już wam dobierze rolę, to macie wybrać czampiona, którym teoretycznie chcielibyście zagrać. To jest takie średnie, niekoniecznie takie super, według mnie, ale jeszcze powinno być ok, bo to jest w ramach tego, że pierwsze piki mają teoretycznie pikować te pożądane czampiony, tak? Pomysł spoko, długo przez graczy zgłaszanych i proponowanych, i nareszcie to wchodzi. Mam nadzieję, że fajnie wypali. Jak wychyty z Riski. Dobra, zostawię tu Warda. Smell that. Świetne. Our seasons are reversed. My spring, your fall. Okej, to mamy zrobione. Za szybko mi poszło, żebym od razu szedł na reda. Zrobię te wilki i chyba się wycofam. A te runy mi strasznie nie odpowiadają. Znaczy strasznie. Nie odpowiadają mi wystarczająco. Nie wiem, czy się podziwić na ten. Na tego reda. No spróbujmy, mam sporo many. Jeszcze raz się chilnę przed tym. Fleszła mi postać. Nie wierzę. Fleszneła mi postać w miejscu z użyciem smajta. Dobrze, ta odcinek, łapka w górę. Świetne zagranie. Oby tak dalej. Dobra, kupmy prawilnego pingwarda. Nikt nic nie widział. No serio, tego nawet nie było widać, że mi flashnęła ta postać. A ten już nie ma many. Ma wardę, ale nie wiem, czy ten master. On ma zawsze teleporta i to jest lipa. To jest lipa. Dobra, czas iść na jakiś counter jungle, jakiś ganki, coś takiego.
No ładnie, spaliłem jej flesza. O Jezu. Nie! O! I zabił go na tobie. Przeżyje? Przeżyje. Ja tylko zbierałem to, co by i tak nie zdążyła zebrać. Jest okej. Oh God! Ale przyjemne jest dżunglowanie Nidalką. Mimo tych nerfów, które dostała, dalej się fajnie dżungluje. Zawsze się nią fajnie dżungluje. No, zawsze, kurwa, co ja pieprzę. Sorry, poniosło mnie. Za bzdury czasami ja gadam. Od momentu, gdy zaczęła być dżunglerem, to dżunglowanie było przyjemne. Tylko nie do końca zawsze przeze mnie udane. O Jezu. Nie, no ja tam nie wskakuję właśnie. Jestem trochę w dubie. Nie, botlane się im nie ruszył. Nie pozdrawiam. Dobra, jest kill. Jest okej. O, jak już się Nidalka na starcie rozkręci, to potem jest spoko. Ale nie postawiłem prawidłowego Pink Warda. Jak wychylić, to zarobisz banie z Dragon Lora. A Tristana jak tam z farmą? O! Wow. Naprawdę to z tego nie oberwała. Dobra. Pink Ward stoi tutaj i tutaj też nie zaszkodzi. Dobrze go ustawiła, a teraz tak midlanerzy stawiają i to jest naprawdę okej. Okay. Chociaż postawienie z jednej i z drugiej strony defensywnie też nie jest źle. A, to ja tu za bardzo nic nie zrobię. Nasz blubów stoi... Nie wiem, kiedy jest ich. A, bo on zaczynał od reda, więc teraz będzie ich red. A! Lipa. Ja się dałem trafić jak rak. Czaję się na tego blue buffa. Ja wiem, że ona mnie widzi. A, na spokojnie. Trochę czasu kupiłem, można powiedzieć, bo oni teraz się będą z tym męczyć. No ale Anivia nie dostała blue z tego, co widzę. Ło, wow, było blisko. Dajcie mi już tego skana, bo...
Master zgankował topa. Zróbmy smoka szybko. Tylko że ja nie mam smajta przez... Wow. Trochę na farcie, ale było. E, 2 na 10 ta dzida. Znowu. Dobra, dajmy temu spokój, bo będę tak rzucał i rzucał. Może spróbujmy... O kurde. Ej, po co... Wow, serio. A mogłem i rzucić heala w locie. Tam jeszcze dostał asystę za tą. Aha, red buff. Ta nie ma many. Nie wierzę w to. Naprawdę heal. Niepotrzebnie spaliłem flesza. Chyba. Master teraz zabije ją tam. Ja pierniczę. Późne Road of Ages incoming, to na pewno. No ale cóż. No ale kurczę, że ona to przeżyła. A czy jeszcze oczywiście jajko miała na pewno. Ale mimo wszystko. Zdążę, nie ma bata nawet. Co Velko zrobi na topie? Swapping? Fapping? Na platynowym łeście swapping? No nie, chyba nie, bo Vayne jest na bocie. O, ale ją przeleciałem. Aj, ale jakbym trafił z tej dzidy. Jakbym trafił z tej dzidy. Nie. No i jestem martwy. Kurde, jakbym jeszcze wywalił combo, to by inaczej, to byśmy go zabili na pewno. A tak tylko zbite jajko. Ja nie zdążyłem combo wywalić. Smutne, przykre. Się zrobiło 6-6. Ale właściwie... Botlane wziął turret. O, master martwy. Musi być martwy. Jest. Ale nie przesadźcie tam. A, Anivia się wymieniła z ten. A ten Velko z... Nie, ja go muszę zabić, on się będzie ciwił na wardy. Serio? Tauchin, ogarnij dupę! Nie wierzę w to! Tak bardzo misnąć dzidami. Tak bardzo. Znaczy oczywiście to i tak jest worth, zważywszy na fakt, że
ty support, a jestem junglerem ofensywnym, to kill za kill jest worth w tym wypadku, ale no, mogłem to zagrać tak, żebym nie padł. Oczywiście. No przykre. No master jak się fiduje, to nie wróży dobrze. Szczególnie z Devourerem. A po co ten teleport? Dzięki. Botlane ciśnie. No. Kurwa. Wow, 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 wow! No nie! Kurczę, już miałem flesza, no ale... Czemu ta Tristana nic... Wbiegła tam? Pobiegła, postrzelała... I wybiegła. Znaczy nie postrzelała nawet, bo to właśnie w tym problem. Jakby postrzelała, to może coś by z tego było. Kurde! 2 na 10. No i straciliśmy tego smoka. Nie wiem, no. Jadę Diana 1-3-1. Chociaż w farmie zdecydowanie wygrywamy tutaj. Wszędzie. Top minimalnie, no ale cóż. Całą dżunglę mi kurwa zabierzcie. No przecież powiedziała, że ma TP i może iść na Jezu. O! O Jezu! Się zagapiłem, bo myślałem, że on już tam biegnie, to nie chciałem ich odciąć. Lipa. Farma. Nie no, ja zaczekam do 20 gol. Bo co rudo wejdzie, zanim zacznie się stakować, to czas minie. A czemu to rudo wejdzie jest tak ważne na Nidalce w dżungli? Otóż daje jej to przeżywalność. Scaluje się lepiej do późniejszej fazy gry. O Jezu, Diana, jakbyś sensownie rzuciła tym kół. Wszyscy przeżyli na low. I ci. Przydałaby się Dzida, nie? Oj, przydałaby się Dzida. O. Tyle z tej Dzidy. No.
No, Anivia też ma scalujący build, a nie zginęła w early, a jak Anivia nie ginie w early, trzyma jeden dead, to tam nie jest, nie została zasnowbolowana. Wow, a co tam Mundo robi? Musiał ukraść killa Tristanie. Boom! No jak? No, oszukali mnie. Uleczyłem i przeżyła przez to. Cześć Master, co tam u ciebie? No, Tristana za szybko ulti użyła. Jakby chwilę później, to by on był martwy. O Jezu, Mundo na homeguardach. No i tyle w temacie. Dobra, będą budki. Dlaczego te teleporty dla nich coraz lepiej działają niż dla nas? Woliber to nie umie tego teleporta za cholerę używać. Miałbym Riven. Średnio mi idzie ten mecz, zdecydowanie. Mam cię! Dlaczego te dzidy, kwa, ich tak minimalnie wszystkich mijają? Irytuje mnie to. O ja! Co? No. Siadło. Zostawcie Mundo. Master pushuje topa, weź. Pojedzie tą Dianę? No oczywiście, że ją pojedzie. Jezu! Dlaczego ona... Bierzmy ten inhibitor, bo... Strzelaj. Strzelaj dalej. Dobra, w tym momencie sporo zyskaliśmy. Jakby tak wyrwać w nią dzidę. Ech. Zjebałem. Aha, spoko. Zablokowało mnie w locie, nie? A ty co tu robisz? A tam co się dzieje? Kogoś wyłapali, czy co? A, zbugowałaś mi grąpa.
Okej. Ten master jest strasznym gridem, jak to master. Co nam wychodzi na dobre? Powinniśmy zrobić wizję wokół tego i spróbować jakoś ich podbajtować pod to. Zważywszy, że w killach jest podobnie. Ale w tych teamfightach, jak Zaira dobrze rzuci combo i Tristanka będzie trzymała się z tyłu, jesteśmy w stanie dużo zrobić. O Jezu! Czy oni mają gdzieś tu Warda? No róbmy Barona, Master jest na bocie, halo ludzie! Róbmy Barona! No właśnie, przecież jak on szybko schodzi przy nas. Dziękuję. Ale nie mam heala. Nie miałem heala. O ty skurwysynu. No, pozdro 600, nie? Aha! Ta się znowu wyjebała. No co za rak? Dlaczego ona za każdym razem bez, tak samo bez sensu działa? Dlatego, że miniony im prawie zniszczyły wieżę. Zniszczą? Zniszczą? Kurwa. No niewiele zabrakło. I na Zairze mamy Barona. Jakby to wszystko sprawniej poszło... O, i teraz najlepiej narzekać na to, że Master jest unskill championem i lepiej się na nim wypierdalać i robić 2-7. Oż ty skurwieluty. Ja mam 3-6-3, więc niedużo lepszy jestem. Ale ja chociaż dobrego kola z Baronem zrobiłem. O tam powinniśmy... Jakbyśmy go zaczęli szybciej, to byśmy szybciej go skończyli i nie byłoby problemu. A przez to, że się tak czaili, to wyszło jak wyszło. I tak wyszło nie najgorzej, ale mogło być teraz lepiej. Gdzie jest Diana? Aha, Diana jest oczywiście w dupie. Diana oczywiście jest w dupie i tyle z tego. Lol. Prawie. Wow, master! No i tyle w temacie. Jajko. A, bo Diana się znowu wyjebała solo na masterze. Po raz enty. Wyjebała się solo na masterze. No nie mogę z tej gry. Super! Fajna gierka, ale chyba się wypieprzymy. Po co ona gra tą Dianą, jak nie umie? To jeszcze kurwa First Pick Diana i Instalog.
trzeba trochę wizji zrobić, bo... No, gram ewidentnie średnio w tym meczu. Nie jestem do końca zadowolony. Smok. To już ich trzeci. No, 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 no! Wyjebcie go! Ale rak z niego. Dlaczego my się nie bijemy? No cholera jasna, przecież my jesteśmy w stanie ich teraz porobić. Jakby nie wykorzystamy, to oni powinni przed nami uciekać, by jest 4 na 5. No dawać! O Jezu! No już jest 4 na 4. Kurwa mać. I'm alive, I can fly, master! No, aj skubany, no. Woli mi, kurwa, rzuca minionami. Nie wierzę w ten mecz, kurwa. 4 na 5, wyhaczyliśmy mastera, zamiast, kurwa, iść, zabić ich, to nie. To nie. To oni będą czekać, aż się Zaira solo wypierdoli, już się zrobi 4 na 4, każdy będzie gdzieś kurwa indziej, Tristana dołączy na koniec walki, przeci Master znowu i zabije wszystkich. Ja pierdiczę. Dobrze nam chociaż inhibitor wstał. Polecę, bo tego Blue Buffa może jeszcze stoi. O, świetnie. Skacz do tyłu. Jest! Jajko! Jest! No wreszcie, kurwa! Master! Focus Master! Trafiłem go! Trafiłem go z tej jebanej dzidy. A kurwa, nie zdążyłem ochronić tego Volibera. Ile mam czasu? Za mało, już wstają. Za długo ten teamfight trwało, żebym zdążył polecieć jeszcze po inhibitor. No byłem co prawda na drugim końcu łapy, ale oni tam dobrze wyłapali. Tylko i tak master wleciał i zabił nam Tristanę, to jest chore. Ej, ej! O, coś tam się dzieje, tylko
No nie zabiłem go, bo ten... Nie zabiłem Mastera przez ten głupi item. Dostał dzidą i przeżył tą dzidę. Właśnie ta dzida by go zabiła, ale przeżył tą dzidę właśnie przez ten głupi item. Mu wszystko poszło w tarczę. Kurwa. Tristana robiła sobie reda. Kiedy mogła stanąć za tym murkiem i strzelać, bo ma taki range, że ma przecież 16 level. Ja pierniczę. No nie mogę z tej gry. Nie mogę. No nie mogę. I co? I robią Barona. Ci się pocofali. No i dupa, i po Baronie. O Jezu. Gdybym miał Riven. No, a teraz trzeba się bronić przed 5 osobami z Baronem. To już nie jest takie fajne. Jest! Właśnie o coś takiego chodziło. Inhibitor, inhibitor. Pill for Trist. Ale bez sensu zmarnowała tego ulti. No i tyle. Po chuju. Kurwa, no nie! No po prostu kurwa, no nie! No, przy dwóch straconych inhibitorach to już jesteśmy w dupie. Zdecydowanie. Ten Mundo, kurwa, im też robi grę. A poleciliśmy na pałę nawet tego inhibitora. No nie, przy trzech to jest koniec totalny. Nie dajcie im tego. No nie dajcie im tego. Nie dajcie im trzech inhibitorów. I tak już jest, kurwa, koniec. Ja pierdzielę. Taka gra tyle trwała. No i się wyjebałem. O, idą po ostatni inhibitor. No! No i dupa, nie zdążyła tego zabić. Strzelaj, 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 strzelaj! O, master! O, master! I znowu zużyte ulti, zanim master do niej dobiegł. I jest martwa.
kurwa! Gdyby ta Tristana była rzeczywiście lepsza, a ci myśleli... Master wlatywał na plecy i kurwa wygrywał wszystko. No idzie się wkurwić. Jak zwykle. No i zostaje 25, tracę 15. Ale ten mecz nie był najlepszy w moim wykonaniu. No i kurde, gdyby mi dali tą Riven, albo dali mi iść na linię, po prostu mogłem piknąć tego topa mimo wszystko. Z dżungli kierować, kurwa, to się nie da. Znaczy, niby się da, ale się nie da. Nie wiem, dobra, to było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć. Masakra.